Proszę księdza biskupa, no radość, bo początek szkoły, ksiądz biskup mówił, że niektórzy może się nie cieszą, ale my się cieszymy w diecezji rożnawskiej, prawda? To jest istotne, otworzyć dzisiaj przedszkole, tak bardzo potrzebne, aby iść w stronę rodzin, prawda? Allora, grande gioia, eccellenza, qui nella diocesi di Rožnava, perché iniziamo scuola, ma certamente con apertura di quella scuola materna. Questo è passo tra bambini verso le famiglie. No, to jest wielka radość, bo dla tych dzieci, rodziców i dla nadziei Kościoła tutaj w Rožnave, dzieci zawsze są tą nową nadzieją i cieszymy się z tego, że są jeszcze te dzieci, że są jeszcze z rodzin katolickich, a że są i tacy, co chcą, aby ich dzieci byli w tym przedszkolu katolickim. I tam jest nadzieja na tą formację i na to kształcenie. Allora, noi siamo molto contenti, perché ancora ci sono questi bambini, dalle famiglie cattoliche, che ci sono, vogliono, e poi c'è sempre la speranza, per la crescita, per la formazione di questi bambini. Naprawdę ksiądz biskup mówi katolicka, a więc oni o Bogu będą, żeby chcieli usłyszeć o Bogu, żeby mieli tę naukę, prawda? O tym, że jest inne życie, że nie tylko to tutaj, prawda? Allora, cattolica, allora che c'è Dio, che c'è l'altra vita. Questo insegnamento importante. I to wszystko, co dziecko ma od początku w sercu. To modlitwy i ten stosunek do Pana Boga i do Kościoła, bo jeżeli to nie wstąpi do serca jeszcze małego dzieciątka, to później być może została za późno. Za późno albo nijak. Także dziękujemy za tą chwilę Panu Bogu, bo to jest taki cud, że w takim krótkim czasie to wszystko się zrealizowało i z Waszą pomocą i z pomocą dalszych, co nas oglądają. I prosimy dalej o to wsparcie i tą pomoc. A allora, questa è una cosa importante, perché nel cuore dei bambini deve nascere, diciamo, questa possiamo dire anche presenza di Dio, che questo bambino dall'inizio conosce Dio, e poi certamente questo li aiuta per la vita, diciamo, dell'adulto, per non essere in ritardo. E certamente anche ringrazio tutti quanti, perché molto presto, molto veloce l'abbiamo potuto realizzare, questa scuola materna, grazie di tanti, grazie di tante persone. W Rožnavie są inne szkoły też. Jakie plany? Ksiądz biskup dziś zarysował. Chcielibyśmy dalej. To jest, żeby nie siedzieć na kanapie, żeby coś czynić, prawda? To, co mówi ojciec święty Franciszek, prawda? Że szukajmy sposobów dojścia do tych ludzi i do formowania ich. Allora, quali sono i progetti ancora per Rožnava, per la diocesi? Perché di non stare seduto, di realizzare, come dice Papa Francesco, di cercare questa gente, vero? No, nie chcemy siedzieć na tej kanapie i jak mówiłem w homilii, to logo zrobione dla słów błogosławionej Zdenki, za mrakiem jest nasze ukochane słońce. Te mraki nam trzeba tam zniszczyć i dawać od ciebie, aby tam to słońce było widać. To jest Chrystus. Najważniejsze. Tak? Allora, guardate questo come Zdenka Szelingowa, Beata Zdenka Szelingowa di Rožnava, diceva dietro le nuvole c'è il sole. Per quello logo di questa scuola materna si vede le nuvole e sole subito, anche se siamo qualche volta pensiamo che tutto buio, ma dopo c'è la luce. Ma a te plany, jakie to dalej? No, mamy taką nadzieję, takie plany, ale to wszystko wszystko jest w rękach Bożych i mamy nadzieję, że jest to tam, że powstaje jakaś szkoła śródnia, że kto wejdzie do tej szkoły, do tej przedszkoli, tak wyjdzie potem z tym dyplomem magistra albo kogoś innego z tej szkoły, tej wyższej. No. Allora, noi c'è sempre desiderio che nasce anche l'altro tipo di scuola, scuola media, scuola liceo, per esempio, possiamo anche immaginare che possa poi ricevere la diploma.
księże biskupie, no dla nas, dla Katolickiego Stowarzyszenia Rodziny Domów Modlitwy Świętego Szarbela, to rzecz też bardzo duża, ponieważ partycypujemy w jakiś sposób w powstaniu przedszkola i chcemy pomagać. Ja już proszę was, abyście pomagali, bo ta szkoła musi żyć, aby to na to konto bankowe, które tam macie na naszym portalu, Padre Jarek i Telewizja Szarbel wam będzie informować o tym. Pomagajcie, żeby jak najwięcej tych dzieci mogło tutaj być. Proszę księdza biskupa, proszę o słowo do nich, do tych, których nie znamy, a jednak są tu obecni przez telewizję razem z nami, aby ich pozdrowić wszystkich w katolickim stowarzyszeniu naszym. Allora, per la nostra associazione cattolica, Famiglia Case di Preghiera di San Charbel, è molto importante, come dicevo, la nostra partecipazione. Chiedo anche la parola e benedizione del nostro vescovo, se possibile, perché partecipiamo in qualche modo. Tak, przede wszystkim chcę pozdrawiać i podziękować, bo ta współpraca z domami Szarbela i z diecezą rożniawską jest taka żywa, ta współpraca i owocowa, bo nie jest to po raz pierwszy, co była jakaś ta partycypacja i ta pomoc ze strony domu Szarbela wobec diecezy rożniawskiej. Bardzo dziękuję i bardzo proszę, aby ta komunikacja trwała i dalej i owocowała dalsze te znaki Boże w sercach od tych najmniejszych dzieci aż po ich rodziców i wszystkich dorosłych i seniorów. Nostra collaborazione non è prima volta, dice vescovo, che già prima che voi l'avete aiutato, ma io vi chiedo sempre di restare in questa collaborazione con la diocesi di Rożnawa. E błogosławieństwo. Tak. Benedicjamy. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Niech was żegna Wszechmocny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Ostawajcie w pokoju. Bóg zapłać. A my, mogę powiedzieć, 17 września udajemy się do ojca Szarbela. O, do pozdrawiamy grobu. I prosimy zabieramy modlitwę. Księdza biskupa tak. Razem z nami. Bardzo ta pielgrzymka, to błogosławieństwo niech będzie. Tak. Tam będziemy się modlić za diecezję, za te dzieci. Będziemy prosić naszego patrona, świętego Szarbela. Allora noi 17 settembre partiamo in Libano, vicino a tomba di San Charbel e pregheremo per la diocesi, per i bambini, per tutti voi. Grazie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.